Cześć i siema, w odcinku z Kerbal Space Program, w którym pokażę Wam, jak polecieć na idealną orbitę, tak aby później móc wylądować na Księżycu. A więc zwiększamy moc silników, które jeszcze nie są włączone. Naciskamy T, aby włączyć system SAS. Tutaj trzeba już nacisnąć spację, bo rakieta sama siebie wywróci od takiego czegoś. Jak ją tak zostawimy. Można trochę zmniejszyć. I w tym momencie lecimy do góry, rozpędzając się cały czas. No, rakieta będzie się trochę kręciła w kółko, to wiadomo. No, niekoniecznie, ale dobra, nieważne. I lecimy do góry. Tutaj za chwilę zrobię przerwę, bo przez ten czas nie dzieje się kompletnie nic ciekawego. My się rozpędzamy, paliwo się zużywa i trzeba poczekać, aż się zużyje. Dobra, paliwo się zużywa, my już się dosyć rozpędziliśmy. Teraz musimy przytrzymać rękę na spacji i pilnować przycisku T i ewentualnie przycisku R. Więc paliwo za chwilę się skończy, my się porządnie rozpędziliśmy. I uwaga. Wyłączamy, naciskamy T, naciskamy R. I musimy się teraz tak ustawić. Na dole popatrz, jest taka oto kulka. Musimy się tak ustawić, aby ta żółta kropka, ten celownik niby, był na kresce 90. No kresce, bo to jakoś mądrze się nazywa, nie chcę mi się teraz myśleć. Q i E to obracanie tą kulą jakby. Natomiast W i S to są odwrócone. W to jest góra, S to jest, znaczy W to jest dół, S to jest góra. Wyłączamy system RCS i naciskamy spację. Utraciliśmy dosyć dużo prędkości, ale przynajmniej wszystko działa. No, kula jest w tej chwili do góry nogami, widać 0,6, czyli 90, jeśli obrócimy do góry nogami. Ustawiamy się pod około takim kotem, możemy zobaczyć mapę orbitalną. I teraz poszerzamy swoją orbitę. No, jeszcze nie orbitę, ale poszerzamy swoją trajektorię lotu względem Ziemi, Kerbin. Bo tutaj nie ma Ziemi, ale spoko. I na tym baku paliwowym powinniśmy dać radę już dolecieć na orbitę. A resztą rakiety, przedobrzyłem, a resztą rakiety można polecimy na Księżyc. Poza tym ta rakieta już z tego co sprawiłem jest tak zbudowana, że można nią nawet polecieć na Dune, czyli tak jakby Marsa. No, a to już jest, pokazuje, że naprawdę porządna rakieta. No może przesadzam, że na Marsa, ale... No, próbowałem nią polecieć i prawie się udało, bo nie jest zbudowana źle jako lądownik. Ale się prawie da. Gdyby trochę przebudować. I teraz tak kombinujemy, żeby nie spać, żeby ustawić jak najlepszą orbitę. Jeśli chcemy wyjątkowo zaoszczędzić paliwo, to pilnujemy, żeby tutaj się podniosło no najlepiej do setki. W punkt AP. Wtedy ustawiamy manewr. Jeśli nie wiesz co to manewr, zapraszam do innego poradnika. I ustawiamy tak, żeby było dookoła Ziemi i odpalamy. No, nawet tak zrobię. Teraz naciskam X. Tutaj widać, że bo X automatycznie wyłącza silniki. Teraz w tym miejscu ustawiamy manewr. Poszerzamy. Nie róbcie tego niebieskimi kółkami, bo to zużywa za dużo energii. Punkt PE 51, trochę więcej. 62. Tu ile jest 213, to za dużo. To na dwa razy się zrobi. Dobrze, teraz nasza rakieta bardzo, bardzo powoli się obraca, ponieważ jest za długa. W sensie długa, nie za długa, bo jest dobra. Należy zwolnić trochę wcześniej, żeby za daleko nie poleciało. Jak widać, nasza rakieta obraca się razem z tą kulą. Jest też bajer, jeśli chcemy, jeśli za bardzo nam się ta kulka, w sensie prędkość kulki rozpędzi, to wystarczy przyspieszyć czas i zwolnić, wtedy automatycznie ona się zatrzyma w miejscu podczas przyspieszenia czasu. 37 sekund do odpalania silników. No. Można odpalić trochę przed czasem, przyspieszę trochę czas. Błędy powtórzeniowe. Oh yeah. Acceleration? Co to jest? Nie mam pojęcia, dobra, odpalam. Tutaj jak widać w pizdu szybko nam to spada. Znaczy bardzo szybko. Punkt AP się odnosi, ale bardziej nam chodzi o to, żeby orbita się zaokrągliła, żeby w ogóle wejść na orbitę. Jak widać, jest ona idealna,
do orbity Księżyca. Jest identyczna i cudownie płaska. Nie to, że lubię płaskie albo coś. Tutaj mamy 200, dobrze, tutaj 61, to i tak za mało. Teraz można to bez manewru zrobić, wystarczy przyspieszyć, aż dolecimy do punktu AP, bo trochę przed punktem. Czemu się odwraca, jak nie powinno się odwracać? Boże. No, teraz chcę odwrócić statek w drugą stronę, żeby w punkcie AP. Ta zielona kropka pokazuje, w którym kierunku względem tej kuli się poruszamy. Kiedy teraz ją odwrócę tak, w sensie tak jak będzie za chwilę, to ona będzie pod kątem prostym do naszego ruchu. O, widać właśnie. W sensie ruchu naszej rakiety względem Ziemi. Mądrze brzmi. Tak, udaję mądrego. No, trzeba wycelować około. W to miejsce tutaj już zaczynam hamować, bo to wolno hamuje. Dobra, włączam system SOS. Dolatuję do tego punktu. Aha, przedobrzyłem. Cudownie, zawsze o tym marzyłem. I teraz muszę ustawić dobrze. Tak, dokładnie o to mi chodziło. No, punkt PE, żeby był 155. Dobrze jest. Nie, jeszcze trochę. Zaszalimy. Ok, 96. Będzie ile? Z około 161. Pięknie. Jesteśmy już chętnie daleko poza atmosferą, czyli nic teraz nie spowolni, chociaż w rzeczywistości na tej wysokości jeszcze są jakieś, no bardzo rzadkie, ale są jeszcze gazy, które mogą spowolnić rakietę. Tak, zamierzam iść na astrofizykę. Trochę długo się odwraca, ale mam nadzieję, że filmik nie będzie zbyt długi, bo to by było głupie. Ale jesteśmy już na ładnej tej orbicie. No jeszcze nie cudownej, ale ładnej. I w następnym odcinku pokażę wam, jak wejść w kurs kolizyjny z Księżycem, tak żeby było ślicznie i żeby móc na nim wylądować. Fuck, mogłem już przecież odczepić tą dążeć. Nieważne, tak to chciałem zrobić. No, podnieś się tu. No, usuń się, manewrze głupi. Albo mi się zdaje, albo nie zdaje mi się. O, zamontowałem światła, bo to nagrywam już dłuższy czas po poprzednim odcinku, to nawet nie pamiętam, co robiłem. Ale dobra, bo żeby było widać, tu tutaj odczepiam. Tutaj mi się jak niedopurane rusza w złą stronę. Nie oszczędzam RCS-a. No, najlepiej zmniejszę, kliknę. Był dźwięk wystrzału, ale nic się kompletnie nie stało. Teraz zwiększam. 80, 90, 100. Niech będzie jakaś ładna liczba śliczna. 130, 140. No, 140 to już jest następny time bar. Czyli powyżej 50 można przyspieszyć. I Edward Kerman, tak się nazywa nasz astronauta. I on już dwa odcinki do przodu prawdopodobnie wyląduje na Księżycu. A więc cześć i do następnego odcinka.